Gotowanie i żeglowanie. Dwie pasje. Ogień i woda. Dwa żywioły. Dwa żywioły. Dwie pasje. Dziś w programie. Dylemat początkujących żeglarzy. Co wybrać? Małą łódkę czy deskę z żaglem? A w kuchni czy nad morzem smakują wyłącznie ryby? Czyli wołowina w zbilansowanej diecie. Marcin Budynek i Paweł Pochwała zapraszają. Gwiazdy na niebie nocą, w dzień słońce, albo chmury i wiatr. Ponownie jesteśmy w Pucku. Kaszubskie miasto nad Zatoką, nieco na uboczu szlaku na Półwysep Helski, urzeka swoim nostalgicznym klimatem. Rynek, uliczki w stronę Zatoki i deptak przy brzegu. Chętnie się tu wraca. Wracają żeglarzy, którzy chociaż raz spróbowali żeglowania na Pucyfiku, jak potocznie nazywa się Zatokę Pucką. Mają tu idealne warunki do żeglarskiego treningu. Czasem zimno, ale z zimnem można sobie poradzić. W Pucku trenują żeglarze wyczynowi i amatorzy z całej Polski. Małe łódki, windsurfing, kajty. Zaglądają tu także żeglarze pełnomorscy z otwartego Bałtyku. Tutaj także nie jeden początkujący adept sztuki żeglarskiej zdobywał szlify na stopień żeglarza. W pamięci wielu z nich Puck pozostał jako miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Pasja na całe życie. Żeglarstwo. Gościem dwóch żywiołów, dwóch pasji w Pucku jest Piotr Myszka, zawodnik żeglarskiej windsurfingowej klasy RSX. Mistrz świata i Europy, wielokrotny mistrz Polski, reprezentant kraju, którego celem jest złoty medal w Rio 2016. Śniadanie na wodzie? W Pucku przy pięknej pogodzie jak najbardziej. Słuchajcie, kanapki na wodę. Słuchaj, no rewelacja. Grillowany stek wołowy, duża ilość białka. Do tego pieczyło pełnoziarniste, liście szpinaku świeżego i pomidory. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dziękujemy. Piotr, zapraszam, idziemy na wodę. Polski windsurfing to światowa potęga. Wychowankowie trenera Pawła Kowalskiego. Zofia Klepacka, Przemysław Miarczyński, Piotr Myszka czy Paweł Tarnowski to zwycięzcy najważniejszych regat i medaliści największych imprez sportowych z Mistrzostwami Świata i Igrzyskami Olimpijskimi włącznie. Na 10 medali zdobytych przez polskich sportowców na ostatnich igrzyskach w Londynie, 2 zdobyli windsurferzy Zofia Klepacka i Przemysław Miarczyński. Wielkie chwile polskiego żeglarstwa. Żeglarze o swoim sprzęcie mogą mówić godzinami. Trudno to zrozumieć, do momentu, kiedy samemu nie zacznie się żeglować. To jest laser. Najmniejsza jednoosobowa łódka klasy olimpijskiej. Mamy RSX-a. Olimpijską klasę windsurfingową. Jest to najpopularniejsza łódka z żaglem na świecie. Jedną z podstawowych rzeczy w tej desce jest to, że ma miecz. Miecz! Maszt. Maszt. Ma niestety czarne ręce. Żagiel RSX-a. Żagiel do lasera. Rozwijamy go. Składa się z 7 listek, które usztywniają żagiel, prosty ster, prosta bardzo konstrukcja, prosty węzeł. Przedłużkę, którą wkładamy do masztu. Rumpel i przedłużacz. Taki statecznik pod wodą przy prędkości do 50 na godzinę potrafi zaskoczyć nawet rekina. I tu jeszcze szczęki. Nie ma co tracić czasu, płyniemy. Marcin tymczasem już po zakupach. Tydzień temu to były ryby. Są dla mnie ryby? Żółwik. Jest dorsz, Marko. Proszę się bardzo. Najlepsi zupa je geni. Ale czy nad Zatoką smakują wyłącznie ryby? Dzisiaj na tapetę bierzemy białko. Białko jest bardzo ważnym budulcem wszystkich tkanek w organizmie człowieka. Idealnie wpływa na przemianę materii i odtruwa nasz organizm. Także białka poszukamy nie tylko w owocach morza, w rybach, ale również w mięsie. Lata
Lata 70. ubiegłego wieku dwóch Kalifornijczyków, Jim Drake i Hoyle Schweitzer, opatentowują swój pomysł na deskę z żaglem. Nowy sposób szybkiego poruszania się po wodzie dzięki sile wiatru od razu zyskuje zwolenników na całym świecie, w Polsce także. Wydaje się, że deska z żaglem wyprze małe łódki. Nic takiego nie nastąpiło, ale windsurferzy pojawili się wszędzie, na akwenach dużych i małych, na morzu i na jeziorach, na piaszczystych plażach i w żeglarskich portach. Deska z żaglem ma mnóstwo zalet. Jest lekka, łatwa w transporcie i prosta w obsłudze. Jest też tańsza od łódki i łatwo ją pożyczyć, także w polskich wypożyczalniach. A dzięki konstrukcji, płaskie dno i duży żagiel zwany pędnikiem, nawet przy średnich wiatrach ślizga się po powierzchni wody, co zawsze żeglarzowi zapewnia niecodzienne emocje. Rekord prędkości deski z żaglem to ponad 49 węzłów, czyli 90 km na godzinę. Na wodzie to prędkość ponaddźwiękowa. Ale zostawmy na razie kosmiczne prędkości. Słuchajcie, jeżeli chcecie spróbować swoich sił na windsurfingu, to zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Mamy w Polsce rewelacyjne warunki do uprawiania windsurfingu. Nasza piękna Zatoka Puska Gdańska oferuje naprawdę szereg możliwości, żeby się tego windsurfingu nauczyć. Dziś na obiad białko, czyli dania z wołowiny. Potrzebny jest czas i cierpliwość. Dzisiaj na tapecie mamy białko. Bardziej na stole niż na tapecie. Przygotujcie dwa dania. Będzie to stek bisteka fiorentina, czyli porządny kawałek mięsa. Rozbef z polędwicą. Pamiętajmy, że taki kilogram mięsa to jest w stanie potrzebować 4 osób. Bardzo duża ilość białka zwierzęcego zawarta w tym mięsie. Dobrze wiemy, że musimy zbilansować sobie to białko. Dzisiaj przez cały dzień było tego białka już dosyć sporo, także to jest 4 osoby co najmniej. Szybka marynata. Sos sojowy dobrej jakości. Sos Worcester. Świeże zioła. Tymianek. Rozmaryn i odrobina miętki. Tak zamarynowanego steka odłożymy w chłodne miejsce na około 40 minut do godziny. Steka solimy zawsze po usmażeniu. Do steka przygotujemy sos na bazie łososia bałtyckiego wędzonego z kaparami i z pomidorami. Duża zawartość kwasów omega-3, omega-6 i oczywiście białko zwierzęce pełnowartościowe z dużą ilością aminokwasów egzogennych. Co jeszcze? Będzie taki nasz serve and turf, czyli połączenie mięsa i owoców morza, ryba też z owoce morza. Następnym daniem, które przygotuję, no policzki wołowe. Ostatnimi czasy bardzo modne, jest to rarytas, mięso bardzo delikatne. No troszeczkę wymaga obróbki termicznej dłuższego czasu, natomiast jest bardzo dobre, smaczne, zwłaszcza jak ten kolagen zawarty w mięsie się rozpuści. Mięso mamy oczyszczone, delikatnie je rozdrobnimy, takie mniejsze kawałki. Usmażymy je z warzywami. Pietruszka, marchew, odrobina czosnku, cebula, szalotka. Odrobina oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. I wkładamy na przemian mięso, warzywa, odrobina soli i dokładamy jeszcze nasze policzki. Obsmażę to na ostrym ogniu, następnie będę to dusił około 3 godzin w temperaturze 120-140 stopni. I zaraz zaniosę całość na kuchnię. Na kuchni również przygotuję krem z pietruszki i młode ziemniaki ze świeżą miętą. Wracamy nad zatokę. Deska pomimo swoich zalet wymaga od żeglarza specjalnych umiejętności. Do tego sprawności, refleksu i siły. Trzeba poświęcić dużo czasu, aby nauczyć się manewrów i trzymania kursu. Zwroty na desce nie przypominają w niczym tych wykonywanych na małej łódce. Na desce przecież nie ma szotów do ułożenia żagla względem wiatru, ani ruchomego steru. Wszystko zależy od balansu ciałem i ustawienia pędnika, czyli żagla. Balastowanie także wygląda zupełnie inaczej. Na początku nie jest to łatwe, ale trening czyni mistrza. To powiedzenie wyjątkowo sprawdza się w żeglowaniu na desce. Na desce można robić różne fajne rzeczy typu pływanie na falach, na wave'ie, przy sztormie, podczas ładnej pogody, brzydkiej pogody, nie ma kompletnie znaczenia. Łódka też jest fajna, też bardzo lubię pływać na łódkach i też tak naprawdę polecam komuś, kto potrzebuje mniej wrażeń, ale żeby tylko posiedzieć na łódce, to oczywiście zapraszam na żagle. Stek się piecze. Ziemniaki ugotowane z miętą i z szałwią. Pire z pietruszki z serkiem o smaku borowików gotowe. Czas teraz na sosy. Na sos z łososia z dodatkiem kaparów i pomidorów. I oczywiście szparagi. Szparagi, które będą dodatkiem do naszego wysokobiałkowego dzisiaj obiadu. Warzywa zielone, sałata zniwelują troszeczkę to białko i tłuszcze zawarte w tym naszym posiłku, którego dzisiaj sporo będzie. No, kilogram samego mięsa.
Targ wystarczy dobrze umyć, nie musimy go obierać, one są bardzo delikatne. Przesmażę je na oleju rzepakowym z dodatkiem świeżych ziół, morskiej soli i papryki peperoni. I za duży wiadu smażę też na kuchni. Szparagi, peperoni i świeże zioła. Tymianek, rozmaryn, sól morska. Przygotuję sobie od razu produkty do sosu. Z łososia wędzonego ściągniemy tam taką odymioną część. Możemy oczywiście wykorzystać do gotowania zupy. Łososia potem w plasterki, a następnie w kostkę. Łosoś ląduje na patelni. Łososia kapary i pomidor. Drobina szalotki. Pomidor oczywiście bez pestek, bez skóry. Drobna kostka. Tak zwane pomidory con casa. Olej rzepakowy toczony na zimno. Na koniec pójdzie sok z limonki lub sok z cytryny. Szparagi przesmażę, sos podgrzeję. Serwem teref w polskim wykonaniu, w puckim. Do zobaczenia za chwilę. Ale jest coś, co łączy żeglowanie na małych łódkach i deskach z żaglem. To ciągły kontakt z wodą. Mówi się czasem, że to jest żeglarstwo mokre, kiedy są to ciepłe wody Pacyfiku gdzieś u wybrzeży Kalifornii, czy Morza Śródziemnego w Grecji, to nawet jest przyjemne. Ale kiedy jest to Zatoka Puckia albo inny akwen na Bałtyku w kwietniu albo październiku, albo nawet lipcu, żeglowanie wymaga dużego samozaparcia, a to kształtuje charaktery. Powtarzamy przy każdej okazji, żeglarstwo zmienia ludzi zawsze na lepsze. Deskarze mają swoje argumenty, my, miłośnicy małych łódek, mamy swoje. I tak naprawdę między nami nie ma żadnej wojny. Tak jak między snowboardzistami i narciarzami. Bo żeglarstwo jest jedno. To jest wiatr, woda, to jest słońce, to jest Zatoka Pucka. Po prostu trzeba odważyć się i spróbować. Naprawdę warto. Obiad prawie gotowy. Paweł! Chodźcie. Nad wodą wszystko smakuje dwa razy bardziej. Ale właściwie zbilansowany posiłek to jednak coś więcej. Surf and turf w puckim wykonaniu. Czyli wołowina połączona z owocami morza. Tym naszym owocem morza jest łosoś wędzony na zimno. Dużo białka, dużo kwasów omega-3, omega-6. Dużo zdrowia. Policzki wołowe, duszone z warzywami. Mała łódka czy deska z żaglem? Każdego żeglowania można się nauczyć i może stać się to pasją na całe życie. Bilansowania codziennej diety warto się nauczyć dla zdrowia i lepszego samopoczucia. Dla siebie.